Młody, co ty to robisz? A, wezmę, przytnę tego całego bonsai, bo wygląda jak jakiś zwykły krzaczor, a nie ozdobne drzewko, nie? Posłuchaj ojca i lepiej roślin żony to ty nie ruszaj. A co się może stać? Przecież pewnie nawet nie zauważy. A, proszę, już trochę nabiera kształtu. No hej, co tam? Co? A, że się dziwne przeczucie masz jakieś? Ale co? A że coś się stało? Nie, no tutaj wszystko w porządku. Nie, nic się nie stało. Nie. Ja nic nie narobiłem. Co? Nie musisz jechać. Nie musisz wracać do domu jeszcze. Hej, halo, hej, halo. A nie mówiłem? Myślisz, że taśmą klejącą to można skleić? Co może wyjść z połączenia gry Kanagawa i Aqua Bioróżnorodność w oceanach? Moim zdaniem, w moim odczuciu, gra Bonsai od Fox Games, czyli kafelkowa gra logiczna, abstrakcik, familijny, który opowiada o uprawie tytułowych drzewek ozdobnych. I my tutaj faktycznie będziemy je uprawiać na stole, zgodnie ze sztuką uprawy tych drzewek. Jak to wygląda, o tym wam opowiem za chwilkę. Czy ta gra jest dobra? Słuchajcie, z tego w moim odczuciu ciekawego połączenia wyszedł tytuł, który ma sporo do zaoferowania, ale ma też pewne istotne problemy. Jakie? O tym dowiecie się z mojej recenzji Bonsai. Zapraszam! Czym w ogóle jest bonsai i co my tutaj robimy? Jest to gra kafelkowa, w której, tak jak powiedziałem, hodujemy sobie ozdobne drzewka w donicach. Każdy gracz zaczyna z taką donicą. Każdy gracz dostaje jakieś zasoby startowe, w zależności od tego, który będzie w kolejności. Począwszy od pierwszego gracza, kolejni otrzymują coraz więcej płytek na start, żeby mieć szansę w tym pojedynku. Dlaczego? Ponieważ tutaj kolejność jest bardzo istotna, gdyż walczymy sobie o to, jakie karty dobierzemy z naszego ryneczku. No właśnie, jak wygląda rozgrywka? W swoim ruchu możemy wykonać jedną z dwóch czynności. Możemy wykonać medytację lub możemy wykonać kultywację. W trakcie medytacji z naszego ryneczku dobieramy sobie karty. Mamy zawsze cztery karty odsłonięte do wyboru i do pierwszej karty mamy nic przypisanego, do reszty mamy coś przypisanego. A mianowicie, dobierając taką kartę, dobieramy również zasoby, które znajdują się na polu tej karty. I tak, w jednym polu to może być drewno lub liście, bo mamy cztery różne kafelki, cztery rodzaje kafelków. Liście, drewno, kwiaty i owoce, więc możemy dobrać to albo to. Możemy dobrać sobie drewno i kwiat, albo liście i owoca, w zależności, którą kartę weźmiemy. I dobieramy sobie taką kartę, dobieramy sobie te surowce do naszej puli. Tutaj mamy nieskończoną pulę, a kartę wykorzystujemy w odpowiedni sposób. I tak, ta karta może być kartą wzrostu, która nam pokazuje, jaki kafel możemy zagrać w momencie, kiedy zagrywamy kafle. Może to być karta narzędzia, która zwiększa nam pulę kafli, jakie możemy zagrać w różnym ruchu, a mogą to być też karty specjalne, karty pergaminów, które dają nam punkty na koniec rozgrywki. Mogą to być karty pomocników, które w momencie dobrania, nie dość, że dobieramy sobie z toru surowce, które są przypisane do pola tej karty, to jeszcze ta karta pozwala nam w tym ruchu wystawić jakieś żetony, jakieś kafelki do tego naszego drzewka, ewentualnie karty mistrzów, które pozwalają nam jeszcze więcej surowców sobie dobrać. I tak sobie właśnie wykonujemy akcję medytacji. No a kiedy przejdziemy do fazy kultywacji, wtedy w tej wspomnianej donicy rozwijamy sobie nasze drzewko, dokładamy kolejno płyteczki zgodnie z zasadami i zgodnie z tym, na co pozwalają nam nasze zgromadzone narzędzia, czyli nasza planszetka, ponieważ startowo każdy może wystawić w swoim ruchu kultywacji maksymalnie 5 różnych żetonów, ale to, jakie żetony wykłada, decydują pola wzrostu i karty wzrostu, które dokładamy. Początkowo możemy wyłożyć jeden żeton liści, jeden żeton drewna i jeden dowolny wybrany przez siebie żetonik. Czyli mimo, że mamy pulę maksymalnie 5, to wyłożymy tylko trzymając jedynie płytkę startową. Po dołożeniu kart zwiększamy sobie te możliwości kafelków, jakie możemy dodać w ramach wzrostu kultywacji do tego naszego
drzewka i te dokładamy także drewno, zawsze musi się stykać z drewnem, liście muszą zawsze jednym bokiem się stykać z drewnem, natomiast kwiaty muszą się jednym bokiem stykać zawsze z liśćmi, a owoce muszą się stykać dwoma bokami z liśćmi i nie mogą się stykać z żadnym innym owocem. I tak sobie układamy te drzewka. Kończąc swoją turę, możemy też zobaczyć na kafelki celów. Mamy 5 różnych grup celów, losujemy zawsze 3 grupy i te cele nam mówią, że na przykład możemy zgarnąć płytkę, która daje nam jakieś punkty za powiedzmy 9 kafelków liści, które do siebie przynależą, które się ze sobą stykają. Możemy dostawać punkty za 8 kafli drewna, które mamy w swoim drzewku. I one narastają, że każdy kolejny z 3 kafli takiej grupy daje nam więcej punktów za zrealizowanie jakoś bardziej tego celu. I tutaj wkrada się taki element push your luck, bo realizując cel, znaczy kończąc swoją turę, patrząc na te cele, możemy sobie dobrać taki kafelek, ale nie musimy. Możemy spróbować zdobyć cel jakby o poziom wyżej. Tylko ktoś może nam zgarnąć tą płytkę wcześniej, a my jak zdecydujemy się, że jednak dobra, nie będę próbował, wezmę sobie tę płytkę wcześniej, to już nie możemy z tej grupy zebrać kolejnego celu. Więc jest tutaj ten element push your luck. Natomiast kiedy kończymy rozgrywkę, podliczamy sobie punkty i podliczamy sobie punkty za to, co mamy w naszym drzewku, jakie mamy kafelki. Drewno daje nam 0 punktów, chyba że zdobędziemy odpowiednią kartę celów. Za liście każda płytka liści daje nam 3 punkty. Każdy kwiat daje nam tyle punktów, ile ma wolnych boków wokół siebie. Każdy owoc daje nam 7 punktów. No i tam dochodzą nam jeszcze właśnie karty, które zbieramy w trakcie rozgrywki, które pozwalają nam dodatkowe punkty wyhaczyć. Na przykład za ilość kart, które zebraliśmy pomocników, albo mistrzów, albo za to, ile mamy kafelków drewna w swoim drzewku, za to, ile mamy kafelków liści i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tu pewne komba punktowe, o które możemy sobie w trakcie rozgrywki zadbać. No i właśnie, jak to wszystko mechanicznie działa, jak się spina, jak funkcjonuje, czy to zapewnia dobrą rozgrywkę. Pod względem zasad bonsai nie jest grą skomplikowaną, natomiast ma tu mechanikę, która naprawdę bardzo mi się podoba, ale jest ona w pewien sposób problematyczna. Zauważyłem, że nie wszyscy gracze od razu zaskakują, o co w niej chodzi i to jest ta możliwość zagrywania w trakcie kultywacji naszych płytek. Ponieważ tak, moim zdaniem jest to świetne, że mamy ograniczenie po pierwsze pod względem tego, ile możemy w jednym ruchu zagrać kafelków. Musimy w trakcie dobierania kart zadbać sobie o karty, które pozwolą nam zwiększyć tę pulę. Ale równocześnie nie ma tak, że nagle uzbieramy, że nie wiadomo jaką pulę mamy, idziemy tylko w te karty narzędzi i nagle możemy w jednym ruchu 20 płytek wystawić, ponieważ mamy ograniczenie tego, jakie faktycznie płytki mamy zagrać i musimy balansować między jednym i drugim wskaźnikiem po to, żeby optymalnie wykorzystać te nasze ruchy. Musimy tak sobie zapewnić karty wzrostu, żeby faktycznie móc tyle tych płytek zagrać i mieć takie te płytki w zasobach, więc musimy nie tylko patrzeć, jakie karty, narzędzi, ile ich dokładamy i tutaj lepiej nie przesadzić z tym, bo prawdopodobnie wtedy nie zgromadzimy sobie tyle kart wzrostu, żeby móc tyle kafli zagrać, ale równocześnie musimy dbać o to, żeby mieć w swoich zasobach te płytki, które faktycznie pozwolą nam się zagrać. Moim zdaniem ta mechanika jest fantastyczna, bo wymusza kombinowanie, planowanie i myślenie nad tym, w jaką stronę z tym naszym drzewkiem będziemy podążali, ale jednocześnie nowi gracze, którzy nie mieli styczności z taką mechaniką, mogą tutaj mieć problem na początku z okiełznaniem tego chwila, czyli mogę tyle czy tyle, bo tak jak graliśmy właśnie z osobami, które nie miały przyjemności zagrać na przykład w taką kanagawę, miały na początku problem w pierwszych swoich kolejkach z wykombinowanie to trzeba, to teraz już mogę to zagrać, czy nie mogę? Mogę te, czy nie mogę? Więc to jest taki element problematyczny, który wyjaśnicie graczom, ale miejcie na uwadze, że ta pierwsza rozgrywka to będzie taka, żeby załapali, a dobra, o to w tym chodziło. Natomiast to, co mi się w tej mechanice też nie podoba i jest pewnym problemem gry, to jest to, że nie mamy znaczników pokazujących
co faktycznie już zagraliśmy. Jasne, można to obejść na zasadzie, dobra, mogę zagrać sobie, jak już zbieram te karty, mogę zagrać dwa drewna, dwa razy liście, tam kwiat, mogę sobie z tych swoich zasobów odłożyć na bok te żetony, które zagram i z nich potem zbudować drzewko. Jest to jakaś forma. Natomiast brakuje mi tutaj jakiegoś takiego znacznika, właśnie jak w Kanagawie, gdzie też mieliśmy ograniczoną liczbę farb do wykorzystania. Jak zużyliśmy jakąś farbę na zagranie, no to mieliśmy takie pędzelki, którymi zaznaczaliśmy na tym naszym warsztaciku, że dobra, to już w tym ruchu wykorzystaliśmy. Tu mi czegoś takiego brakuje i czasami, jeżeli sobie nie opracujemy systemu odpowiedniego z odkładaniem tych kafelków, to może być problem, że ktoś się pogubi chwilę, ale ile ja już zagrałem tych płytek? Czy ja zagrałem wszystkie, czy nie zagrałem? I jest to też element, który jeżeli macie kogoś, kto lubi oszukiwać w trakcie granku, jak nieraz mówiłem, jest specjalne miejsce w piekle dla takich osób, ale jeżeli macie takiego delikwenta, to jest to pole do popisu, żeby właśnie przykantował, żeby sobie zagrał coś, czego nie mógł zagrać, a to zagrał. I no jest to ten element, który moim zdaniem wymaga dopracowania. Natomiast to nie niweczy jakoś przyjemności z rozgrywki, która tutaj jest bardzo spora i tak. To, co mówiłem, że ta gra przypomina mi połączenie Kanagawy, co przed chwilą tu mogliście zobaczyć, to budowanie warsztaciku, z grą Aqua, bioróżnorodność w oceanach, czyli satysfakcja z budowania tego, co budujemy. Tutaj ponownie zbieramy kafelki, które możemy wykładać przed sobą. Tu jest troszkę inna historia, bo te kafle zbieramy do swoich zasobów i dopiero w odpowiednim ruchu możemy sobie je wykorzystać, więc możemy zaplanować swój ruch, nie zagrywamy tak, że dobieramy płytkę i od razu ją zagrywamy, chyba że korzystamy z kart pomocników. Natomiast tutaj tworzymy te drzewka bonsai i one naprawdę cieszą oko. One na koniec rozgrywki sprawiają, że czujemy satysfakcję z tego, co zbudowaliśmy i widzimy efekty tej naszej budowy. Jest sporo gier abstraktów logicznych, w których coś gdzieś wykładamy, ale tak nie do końca czujemy, co my tu robimy. Nie do końca nam się ta rozgrywka klei z tematem, no bo na tym polegają abstrakty logiczne, że byle jaki temat dacie, te gry mają się bronić mechanicznie. Tutaj natomiast, podobnie jak w Aqua, mamy to, że widzimy ten nasz postęp. Widzimy, jak nam się to drzewko rozbudowuje i to jest naprawdę świetne uczucie. To daje satysfakcję na koniec rozgrywki i to też sprawia, że jest to tytuł bardzo przyjemny do wciągania nowych graczy do naszego hobby, bo to pokazuje nie tylko taką suchą mechanikę orania punktów, ale faktycznie coś się tworzy przed ich oczyma i oni widzą te efekty, a to zawsze dodatkowo podbudowuje wrażenia z rozgrywki. Przynajmniej takie jest moje zdanie. A jeśli chodzi o te nasze drzewka, to w jaki sposób je budujemy, to jest też mocno osadzone w temacie, co naprawdę bardzo mi się tutaj podoba, ponieważ mamy te kafle celów, o których Wam mówiłem. I są tu kafle, które mówią nam o ilości jakichś konkretnych rodzajów płytek, ale mamy tu też kafle, które wskazują na konkretną budowę. Na przykład, że jakaś ilość kwiatów musi się znaleźć po odpowiedniej stronie naszej doniczki, albo że gałązki muszą się znajdować po odpowiednich stronach. W jakiś sposób muszą być ułożone, albo drzewko musi iść na jedną stronę, albo musi się rozrastać płasko na boki, bądź musi schodzić w dół, bo tak mamy też cele, które mówią nam, że płytki muszą wystawać poniżej doniczki, muszą schodzić poniżej poziomu doniczki, bo też mamy takie drzewka i te cele są bardzo mocno osadzone w sztuce tworzenia bonsai i to się świetnie spina tutaj mechanizm z tym tematem, który tutaj mamy. Natomiast z tymi celami też mam tutaj wrażenie, tak, to jest trochę taki ping-pong tutaj, bo na każdą rewelacyjną rzecz przypada jakiś mały zgrzycik. I tutaj jeśli chodzi o te cele, to mamy cele, które wydają się bardzo proste do zrealizowania. Jak nie ciśniemy, to można sobie zdobyć sporo punktów tak lekkim trochę kosztem, dość łatwo. Są cele, które wydają się trochę bardziej przekombinowane, więc jest tutaj taka trochę różnica poziomów. Natomiast w rozgrywce nie przeszkadzało nam to jakoś bardzo. Nie mieliśmy takich rozgrywek, że faktycznie było widać, że dobra, ktoś postawił na ten cel konkretny i to zakopało jego szansę na wygraną. Tego nie było, natomiast te cele są, tak wydaje mi się, że trochę mocno rozjechane.
To, z czym jest problem, to też dla nowych graczy albo osób, które nie do końca przestrzennie, nie do końca dobrze czują się w przestrzennych tytułach, to jest to, że część celów wymaga, żeby poza doniczkę wyszły jakieś konkretne kafle. To może być problematyczne. Mieliśmy takie rozgrywki, gdzie pewne osoby, no dobra, o, to ja mam ten cel. No nie, nie masz, bo nie wyszło. Ale jak nie wyszło, jak tutaj już jestem, no tak, ale niestety nie wychodzi poza krawędź. Albo, że nie do końca wiedziały, w którą stronę poprowadzić ten pęd swojego drzewka, że to na pewno wyszło i gdzieś wcześniej popełniły błąd, bo nie do końca widziały to, jak ma być. Więc to jest takie coś, co warto sobie, jak wyłożycie te cele, na których są warunki, że musi wystawać coś poza krawędź donicy, omówić sobie dokładnie, jak to ma wyglądać. Przynajmniej w tych pierwszych rozgrywkach, albo kiedy zapraszacie kogoś nowego, żeby od razu wiedział, o co w tym chodzi i żeby mniej więcej przestrzennie sobie to mógł wyobrazić, co i jak. Natomiast tutaj mówię, cele, za to punktujemy, punktujemy za wygląd naszego drzewka, punktujemy za karty, dobieramy. Jest tutaj sporo ścieżek do punktowania. Gra została tak skonstruowana, co mi się bardzo podoba, że nie możemy się skupić tylko na jednej rzeczy, ponieważ wtedy na pewno nie uda nam się wygrać, na pewno nie uda nam się zebrać tylu punktów, ile byśmy mogli. Musimy optymalizować te nasze ruchy tak, żeby zadbać też o jakieś inne kwestie i te wszystkie ścieżki punktowe bardzo ciekawie się łączą. Jeżeli obierzemy sobie jakiś cel, który chcemy zrealizować, to prawdopodobnie w trakcie jego realizowania ułożymy sobie takie płytki, które nam dodatkowo będą ciekawie punktowały, jeżeli oczywiście dobrze je rozstawimy. Jeżeli będziemy tworzyć drzewko w jakiś konkretny sposób i zbierzemy odpowiednie karty pergaminów, które punktują nam na koniec, to ponownie zbustujemy sobie te punkty, namnożymy sobie te punkty i tutaj te różne ścieżki punktowania ciekawie się nam przeplatają i naprawdę bez względu na to, jakie, co się potoczy, jesteśmy w stanie, odpowiednio angażując się w rozgrywkę, zawsze wycisnąć jakieś punkty. I to jest jedna z tych gier, w których do końca nie wiadomo, kto tak naprawdę wygra, bo nie wiadomo, kto jakie karty pergaminów z punktami w końcu sobie uzbierał, ile ma innych kart, za co nagle na koniec zbustuje sobie punkty. I to jest świetne, to mi się bardzo podoba. Lubię, kiedy ta informacja, kto wygrał, jest trzymana przez grę do samego końca. To powoduje pewne emocje, ale też to, co mi się tu podoba, to właśnie to, że cały czas jesteśmy w tej rozgrywce, cały czas walczymy i te scenariusze mogą się różnie zakończyć. Spokojnie, jeżeli ktoś słabo rozbudował sobie drzewko i ono wygląda tak troszkę mizernie, to może się okazać, że dzięki kartom, które pozbierał, to tak naprawdę na koniec będzie się liczyć w walce o zwycięstwo. To jest tu jak najbardziej na plus i to też sprawia, że absolutnie nie przeszkadza mi w tej grze losowość, która tutaj jest. No bo tak, mamy ten element losowy, nie wiemy, jakie karty nam wypadną do ryneczku, więc teoretycznie nie możemy sobie zaplanować całej strategii, wszystkiego, co, jak będziemy rozbudowywać. Natomiast gra jest na tyle dynamiczna, szybka, że jesteśmy w stanie, kiedy wypada nowa karta, to już sobie obmyślić 2-3 plany na najbliższy ruch. Co zrobię, kiedy któryś z moich rywali weźmie kartę. Więc jesteśmy w stanie całkiem sprawnie sobie to wszystko ogarnąć, a do tego ten ryneczek cały czas nam się odświeża, no bo co chwilę ktoś zabiera stamtąd jakąś kartę, co chwilę wpada nowa, co chwilę nam się przesuwają te karty, mieszają się na tych polach, które tutaj są. Co chwilę inna karta jest przypasowana do innego pola, no bo jak ktoś zabierze kartę, to te inne się przesuwają zaś na te pola. Co chwilę mamy nowe, ciekawe możliwości, a sama gra, i to jest coś, co wy musicie wiedzieć i jak będziecie uczyć nowych graczy, to od czego warto zacząć tłumaczenie zasad, to jest to, że ona się skończy znacznie szybciej, niż się będą spodziewać, bo talia nie jest jakaś mocno obszerna i ona bardzo szybko znika, więc to jest gra, w której nie możemy sobie pozwolić na to, że z wszystkim poczekamy, na spokojnie rozbudujemy. Musimy mieć cały czas świadomość, że w każdej chwili ta gra może się skończyć, a przynajmniej, że skończy się prawdopodobnie dużo szybciej, niż się tego spodziewamy. I to też jest świetne, ponieważ da się to zrobić tak, kiedy nastąpi warunek końca gry, czyli wypadnie ostatnia karta stali i zostanie wyłożona, wtedy każdy gracz robi jeszcze jedną turę i to jest tura, która czasami, jak macie już dobrze rozbudowany warsztat,
warsztat, to możecie po prostu płytki sobie w taki sposób zagrać, że takie punkty na koniec można wymaksować, że wow, to jest świetne. Naprawdę, moim zdaniem, jak na taki abstrakcik logiczny, jest tu całkiem sporo emocji wynikających z tej dynamiki rozgrywki i z tego tempa. To jest bardzo szybka gra, która faktycznie daje nam sporo możliwości kombinowania. No i właśnie to kombinowanie. Bonsai jest grą, w którą przez to, jak ona jest prosta, jak wygląda, jaką sielankową atmosferę buduje przy stole, to jest to gra, w którą można sobie zagrać właśnie tak sielankowo. Po prostu no, coś sobie dobieramy, coś sobie wyłożymy, skupimy się na tym, żeby nasze drzewka były ładne i tak się da grać, tak się zdobędzie punkty. Równocześnie jest to gra, w której, tak jak Wam powiedziałem, jesteście w stanie sobie wykminić różne scenariusze. Po ruchu każdego z rywali jesteście w stanie sobie wykminić scenariusze, które zaraz zrobicie i za każdym razem, jak coś zrobicie, to jesteście w stanie zdobyć jakieś punkty. Jesteście w stanie zrobić coś, co przyniesie Wam punkty na koniec. I optymalizacja ruchów jest tutaj niezwykle ważna. Naprawdę, jeżeli się skupicie na tym, żeby z każdego swojego ruchu wyciągnąć maksymalną liczbę korzyści, to jesteście w stanie ugrać naprawdę multum punktów. Ale to niesie zaś kolejny problem. Jeżeli siądziecie przy stole, na zasadzie wy, ktoś jeszcze, paru graczy, którzy chcą tutaj się mocno zaangażować, wiedzą jak tutaj postępować, jak optymalizować swoje ruchy i chcą cisnąć na punkty, ale do tego zaprosicie gracza, który jest nowy, początkujący, chce sobie po prostu zrelaksować się przy stole, i on będzie chciał zagrać sielankowo, to jest gra, w której jest bardzo duża różnica między właśnie tymi dwoma sposobami rozgrywek. Jest wiele abstraktów logicznych i ogólnie planszówek, w których jeżeli ktoś gra tak trochę lajtowo, to jest mimo wszystko w stanie włączyć się do walki o zwycięstwo, kiedy na przykład, nie wiem, w trakcie rozgrywki mu się zachce dobić trochę punktów, albo po prostu coś sobie tam układa, ale szczęście chciało, że tak poukładał, że ładnie wypunktował. Tutaj zauważyłem, że jak są nowe osoby, które jeszcze nie wiedzą, jak optymalizować ruchy, albo chcą właśnie się bawić sielankowo, nie optymalizują tych ruchów, to one mocno tracą na punktach i na koniec w punktacji jest straszna rozbieżność między punktami. Powiecie, no to dobra, chciałby sobie tak zagrać, układać drzewko, to jest ich problem. Okej, tak, zgodzę się. To jest ich problem, jeżeli to są świadomi gracze. To nie jest ich problem, jeżeli to są nowe osoby, chcieliście wprowadzić do rozgrywki i wy pocisnęliście, a taki gracz sobie po prostu no, coś popróbował budować i w tym momencie taka różnica punktów może go po prostu zniechęcić do tego, żeby grać dalej. A pamiętajcie, że wy jako osoby, które już grają, jesteście po części odpowiedzialne za to, w jaki sposób te nowe osoby, ci nowi gracze wejdą w ten świat planszówek i to jest tytuł, w którym przez przypadek można kogoś zniechęcić do gier, więc też miejcie to na uwadze. Jak siądziecie z kimś nowym, bez spiny, póki nie załapie zasad pierwsze, dwie, trzy rozgrywki, zrelaksujcie się przy stole. Popatrzcie sobie, jak to drzewko rośnie, jak te kwiatuszki wychodzą, jak ten owocek się pojawi. Olejcie wyciskanie punktów, bo naprawdę jak wy się skupicie na tym i pociśniecie w tą optymalizację, to ta osoba, która właśnie miała pierwszy kontakt z grą planszową, współczesną, objawienie, co tu się dzieje, co jest na stole, skończy rozgrywkę z poczuciem, ale ze mnie dekiel, ja już nie gram. Wolę jakieś tam, nie wiem, turnie się kostką albo, nie wiem, pójdę sobie oglądać coś na Netflixie czy innym streamingu i tyle, straciliście gracza, więc miejcie to na uwadze. Taka moja drobna rada. No i dodajmy jeszcze, że jest to gra, która oferuje rozgrywkę od 1 do 4 graczy. Jeżeli chodzi o skalowanie, to została tak skonstruowana, tak tutaj dokładamy kafle celów, odbieramy kafle i tak dalej, że ona działa po prostu dobrze, bo jednak jest to układanka, która bazuje na tym, żeby maksować sobie punkty i nie zauważyłem specjalnie jakichś dużych różnic między liczbą graczy. Natomiast jeśli chodzi o jakąś interakcję między graczami, to ona się ogranicza głównie do tego, że ktoś zabierze kartę, którą myśmy chcieli, ale tak jak Wam powiedziałem,
to no, zawsze mamy coś do zrobienia, zawsze się uda zrobić coś, co przyniesie nam później korzyści, więc nie jest to w moim odczuciu jakiś duży problem. Natomiast no, te kafle celów, no to tu powiedzmy, że to jest taki no, delikatna, minimalna, jakaś śladowa, negatywna interakcja, gdzie ktoś buchnie nam cel, na który się czailiśmy, ale no, czy to można nazwać jakąś specjalnie negatywną interakcją? No nie, zresztą jak gracie z początkującymi graczami nowymi, z dziećmi, totalnie familijnie, to możecie nawet z tych celów w sumie zrezygnować. Jeden problem jeszcze mechanicznie, jaki mam, ale to jest tylko mój problem, to jak wiecie, jak oglądacie mój kanał, to jak jestem zmęczony, to nie lubię się z matematyką, ona nie lubi mnie, ja nie lubię jej, a na koniec tu jest tyle rzeczy do policzenia, że... Jest tego sporo, więc jak nie lubicie na koniec dodawania, mnożenia i tak dalej, no to wiedzcie, że tutaj na końcu wszystkie punkty zgarniamy, więc całe to drzewko i te wszystkie punkty trzeba ogarnąć. To taka mała uwaga dla osób, które niespecjalnie lubią matematykę, natomiast no, nie jest to jakoś specjalnie straszne. Mamy do tego bardzo przyjemny notesik, który jest czytelny, ładny. Szkoda tylko, że kartki w nim nie są dwustronne, tylko jednostronne, ale poza tym jest bardzo przyjemny, więc pewnie by się załapał do jakiejś mojej topki notesików, bo no, czytelny jest, po prostu. No ale właśnie, czytelny. Przejdźmy do tego, jak bonsai jest wykonane, bo tutaj jest na pierwszy rzut oka po prostu imponująco. Słuchajcie, kafle, które tutaj są, solidna, świetna tektura. Wszystkie ikony bardzo czytelne, bardzo jasne, co tu się dzieje. Ilustracje mają klimat. To, co jest fantastyczne, to zresztą na zdjęciach to albo już widzieliście, albo zaraz zobaczycie, jak mamy te nasze warsztaciki, które sobie budujemy. Dokładamy karty, to one nam budują ściankę japońskiego domu, gdzie zawsze się nam kończy jakimś drzewkiem, konewką. To wszystko do siebie pasuje. To nam tworzy jednolitą, spójną całość. To, co jest niesamowite, to już pomijając fakt, że kafelki po prostu do siebie pasują, bo zdarzy się czasami coś takiego, że jest jakaś gra, w której no, pasują te kafle do siebie jak świni siodło i coś tam się nie zgadza, coś tam gdzieś ucieknie. Tutaj one do siebie pasują w ten sposób, że kiedy weźmiecie losowe dwa kafelki drewna, losowo je dołożycie, zawsze będzie się układał wzór drzewa, zawsze będzie to do siebie pasowało. Jakbyście mieli idealnie skrojone kafelki na podłogę, zawsze pasującym wzorem, nieważne co zrobicie, one idealnie do siebie pasują. To samo liście, jak dołożycie do siebie liście, dołożycie do siebie kwiat, do liści, jak na to popatrzycie, zawsze jest jakiś motyw, który się przeplata w taki sposób, że to wygląda tak, jakby to miało być, jakby to była jedna ilustracja. To jest niesamowite, serio. To sprawia, że jak patrzycie na te drzewka, które wam się tutaj tworzą, to one wyglądają obłędnie, one budują tę sielankowość i to w połączeniu z mechaniką sprawia, że czujecie klimat tego uprawiania tego małego bonsai, że czujecie to, jakbyście sobie przycinali te listeczki, to wszystko tutaj ze sobą współgra. Tutaj mamy dbałość o takie szczegóły, jak na przykład na naszych donicach mamy z jednej strony pęknięcie. To pęknięcie jest wypełnione złotem. To się odnosi do japońskiej kultury, gdzie właśnie uszkodzone przedmioty naprawia się w ten sposób, że wypełnia się szczeliny powstałe po pęknięciu, po rozbiciu złotem, co symbolizuje to, że nasze doświadczenia nas uszlachetniają, że to, co przeszliśmy, nas wzmacnia, uszlachetnia. To jest niesamowita dbałość o szczegóły. W instrukcji znajdziemy nie tylko zasady rozgrywki, znajdziemy tam wyjaśnienie, czym jest bonsai, skąd się wzięło bonsai, jak powstała cała technika uprawy takich roślin, w jaki sposób powinno się uprawiać. Znajdziemy tam mini encyklopedię wszystkich styli bonsai. I jak popatrzycie na te drzewka, na te style, to one mają swoje odzwierciedlenie w tych drzewkach, które budujemy, w tych kaflach celów, które tu są. To jest naprawdę fantastyczne. Ja sobie życzę więcej takich gier. Pod tym względem bonsai po prostu niemalże miażdży. Ale no właśnie, niemalże miażdży, bo ja nie wiem, co się wydarzyło, gdzie, na jakim etapie ktoś wziął egzemplarz przedprodukcyjny, popatrzył na niego, zagrał
Acz mam wrażenie, że nie zagrał i doszedł do wniosku, tak, to jest to, drukujemy, wysyłamy do sklepów. Bo słuchajcie, karty. Karty, które tutaj są, jakby nie patrzeć, no jednym z najważniejszych elementów rozgrywki, ponieważ dobieramy je, układamy z nich swój warsztacik. One są z tak cienkiego papieru, że one się dosłownie gną na stole od leżenia. Za każdym razem, jak je wezmiecie z planszetki, one się wyginają w inny sposób. One zostają tak wygięte. Jak dokładacie je do swoich planszetek, każda jest wywinięta w inną stronę. Za każdym razem, jak przy kimś wyciągałem tę grę, to było, ale piękna tu... Ej, ale co się stało z kartami? Kolega się pytał, czy talia mi się zalała, czy co się stało, czemu one wszystkie są takie wygięte. I to jest dramat. One jakościowo mi przypominają dosłownie takie czasy, ja wiem, eurobiznesu, tylko że tutaj są polakierowane na błyszcząco, a nie taka matowa, bez powłoki karta, ale one są na tyle cienkie, że się po prostu gną. Jak ruszamy tak powietrzem, to mamy prędkość, nie wiem, 2 metry na godzinę, a mam wrażenie, że one od pędu powietrza w tym momencie zmieniają swój kształt. I to wygląda bardzo źle. One powinny być albo płótnowane, albo grubsze. Ja naprawdę nie wiem, kto w grze, w której tak przywiązano uwagę do tylu szczegółów, tak bardzo położył temat kart. Bo jak je ułożycie, jeżeli jesteście przesadnymi estetami, to te karty ułożone w waszym warsztaciku przed wami, to robią efekt taki, jakbyście kupili nówkę, samochód, glanc, cudo, perła, po prostu limited edition, nie ma drugiego takiego, a jakiś kretyn na parkingu wam przejechał, kuźwa, od przedniego koła do tylnego kluczem albo jakimś innym dziadostwem i macie rysę, która już po prostu z wami zostanie i co na to patrzycie, to niby macie piękne, ale jakoś tak łezka w oku się kręci. No i takie jest całe Bonsai. Bardzo przyjemna gra familijna, którą można wciągać nowych graczy do rozgrywki, ale która ma pewne pułapki, na które wy, jeżeli będziecie kogoś wciągać, to musicie uważać. I są to też elementy, które komuś mogą nie przypasować, mogą sprawić, że poczuje, że te zgrzyty to nie do końca dla niego. Nie jest to gra idealna, niemniej bawiłem się przy niej naprawdę bardzo dobrze, ponieważ po pierwsze ona tym, jak wygląda, nie licząc nieszczęsnych kart, sprawia, że naprawdę odpoczywałem, wyciągając ją na stół. Ona jest relaksująca. Jest relaksująca, a do tego, jeżeli tylko tego chcecie, to pozwala całkiem nieźle pokombinować i to kombinowanie, to optymalizowanie ruchów zawsze przyniesie wam jakieś punkty, więc zawsze macie coś do zrobienia, żeby później wystrychnąć rywali i to jest świetne. Pod tym względem gra mi się naprawdę podoba. Tak samo jak naprawdę podoba mi się to, w jaki sposób ona łączy mechanikę rozgrywki z tematem, z tym, jak wygląda, z tym, co tu się dzieje. Dla mnie to jest niesamowite, że kiedy układamy te drzewka, to one faktycznie znajdują odzwierciedlenie w tych stylach tworzenia bonsai. To jest dla mnie niesamowite, że te cele są osadzone w taki sposób, w tej kulturze, w tym stylu uprawiania roślin, że skupiając się na celach, decydując się na to, żeby iść w jakieś cele, tworzymy to drzewko, które jest zgodne z tą sztuką tworzenia bonsai. Rewelacja pod tymi względami. Ta gra naprawdę działa fantastycznie. I jeżeli rzeczy, o których wam mówiłem, wam nie przeszkadzają, to naprawdę polecam wam, żebyście ją spróbowali, ponieważ to jest kolejny kafelkowy, abstrakt, logiczny, familijny w tym roku, który dla mnie zrobił robotę. I to jest kolejna gra, która moim zdaniem wypycha te klasyki, które wszystkim wszędzie się cisło jako gry dla początkujących i zastępuje godnie ich miejsce. Więc oto całe bonsai. Dajcie znać, czy graliście już w bonsai. Dajcie znać, czy macie prawdziwe bonsai. Ja mam. Widzieliście go w scence przed tym filmem i no, wygląda źle. Powiedzmy, bardzo źle. Tyle ma wspólnego z tymi pięknymi, co ja z baletem. No ale cóż, tak to jest, jak się ma rękę do roślin, prawda? Dajcie znać, czy lubicie w ogóle tego typu abstrakty, ewentualnie czy znacie jakieś podobne gry, które mają zbliżony vibe i byście polecili jako alternatywę dla tego tytułu.
Ja tradycyjnie w opisie wrzucę Wam przydatne linki, między innymi linki do Ceneo, gdzie możecie sobie sprawdzić, po ile ta gra krąży. A Wam bardzo dziękuję za to, że ze mną jesteście, że obejrzeliście ten materiał. Jeżeli był dla Was pomocny, ciekawy, interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. Dziękuję też wydawnictwu Fox Games za nadesłanie egzemplarza gry do sprawdzenia, przetestowania, podzielenia się z Wami moimi wrażeniami. To już tyle ode mnie. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć! No, no hej, hej młody, cześć ty. Jakże tam w tym szpitalu, co? No, w porządku już, ha? No, dobrze cię tam karmią, niczego ci nie potrzeba, co? No, ty słuchaj, no staruszek to cię może jutro odwiedzi. No, no trzymaj się tam, no hej, hej. No, a mówiłem, że się kobietom roślinek nie rusza.